pierwszy dzień Mega Mocy Piekoszowa tradycyjnie już odbył się w sportowym klimacie. W Wielkiej Olimpiadzie Sportowej udział wzięło aż 300 młodych sportowców z piekoszowskich szkół. Rywalizowali ze sobą w 5 różnych dyscyplinach sportowych. Wydarzenie odbyło się 14 czerwca na boiskach szkolnych Zespołu Placówek Oświatowych w Piekoszowie. Do międzyszkolnej olimpiady zgłosiło się aż 300 uczniów. Jak podkreślano, z każdym rokiem jest coraz więcej chętnych. Wszyscy zmierzyli się w wielu różnych konkurencjach sportowych. Celem wydarzenia jest propagowanie zdrowego stylu życia wśród młodzieży, dzieci z terenu gminy Piekoszów. Chcemy, żeby sport rozwijał się tutaj na terenie gminy, żeby dzieci częściej zdrowo i rywalizowały ze sobą, uprawiały jakiś sport. Dyscypliny, jakie tutaj są rozgrywane, to tenis stołowy, piłka nożna, piłka siatkowa, biegi dystansowe i skok w dal. Można powiedzieć, że to wydarzenie z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością? Tak, coraz więcej mamy zgłoszeń uczestników. W tym roku prawie 300 osób nam się zgłosiło z całej gminy i myślimy, że z roku na rok będzie ich coraz więcej. Olimpiada sportowa rozpoczęła się już od samego rana. Na boisku Zespołu Placówek Oświatowych w Piekoszowie zmierzyli się ze sobą najlepsi sportowcy. Trzeba przyznać, że było kogo podziwiać, bo wśród nich byli prawdziwi mistrzowie. Rzeczywiście z okazji Dni Piekoszowa jest dzisiaj rozgrywana Olimpiada Młodzieży, Olimpiada Sportowa dla uczniów szkół z gminy Piekoszów. Cieszę się, że tak duża liczba uczniów startuje na tej olimpiadzie w różnych konkurencjach sportowych i to jest fajnie, bo młodzież to jest nasza przyszłość. To są uczniowie, to jest młodzież, która w perspektywie sądzę, że również będzie się wywodzić z tej olimpiady, dzisiejszej olimpiady, młodzież, która będzie zastąpi w przyszłości naszych mistrzów, obecnych mistrzów, którzy nas reprezentują, reprezentują Polskę, reprezentują nasz kraj na właściwych igrzyskach olimpijskich. Życzę tym startującym dzisiaj, można powiedzieć bawiącym się, początkującym w sporcie, żeby właśnie poprzez takie olimpiady młodzieży, poprzez takie olimpiady gminne, sportowe, w perspektywie czasu wyrośli na mistrzów, mistrzów Polski, mistrzów świata, a może i mistrzów olimpijskich, dlatego im serdecznie życzę, żeby właśnie poprzez takie zawody wyrośli na fantastycznych sportowców. Jeśli zdarzy się, bo zapewne nie każdemu to będzie dane, to przede wszystkim przez takie zawody sądzę, że na pewno ta młodzież załapie bakcyla sportowego i w perspektywie czasu, czyli w dorosłym życiu, będzie chciała żyć na sportowo. I to myślę, że warto organizować, warto robić takie zawody. Uczniowie rywalizowali ze sobą w 5 konkurencjach sportowych. Wszystkie podzielone były na kategorie wiekowe, a także na chłopców i dziewczęta. Trzeba przyznać, że konkurencja była na bardzo wysokim poziomie. Ja biorę udział w dyscyplinie skoku w dal i w piłkę nożną i bardzo fajne są wrażenia. Warto uprawiać dyscypliny sportowe? Warto uprawiać sport? Tak, warto. Bo wtedy jest taka adrenalina. Rozwijamy kondycję i swoje umiejętności po prostu. Jak oceniasz dzisiejsze wydarzenie? No, jest ogólnie fajnie. Jest nawet ciepło. Jest ciepło, nie za gorąco. Trochę wieje wiatr, więc jest dobrze. Warto uprawiać sport? Warto, bo jest fajnie, można jeździć na różne zawody, biegać, skakać, no i być zdrowym. Podczas olimpiady sportowej drużyny wspólnie zbierały punkty dla swoich szkół. Tytuł mistrza olimpiady sportowej zostanie ogłoszony podczas Mega Mocy Piekoszowa. Wtedy też na ręce najlepszych sportowców zostaną wręczone puchary.